Cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu Tomasz w Biznesie. Ostatnio zapowiadam omówienie tematu nowelizacji kodeksu spółek handlowych. To jest największa nowelizacja od 20 lat. Tak więc w dzisiejszym odcinku opowiem, co to są za te grupy spółek, jaka jest odpowiedzialność menedżerów. Opowiem ogólnie, a w kolejnych odcinkach postaram się omówić tą materię dosyć dokładnie, tak akademicko. Tak więc dzisiaj podstawy, a w kolejnych odcinkach oczywiście omówienie poszczególnych zmian, e, przepisów itd. Oczywiście zapraszam do... Subskrypcji kanału, do polajkowania, do ewentualnych komentarzy. Ta największa od 20 lat reforma kodeksu spółek handlowych no, zapowiadana jest od 13 października 2022. Nowelizacja ta zakłada tutaj pragnę wymienić najważniejsze te kwestie. Prawo holdingowe regulujące relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach grupy spółek, wprowadzając nam oczywiście to pojęcie, tak jak wcześniej wskazywałem, grupy spółek wraz z działem poświęconym regulacji prawnej grupy spółek. I ta reforma również obejmuje przepisy dotyczące rad nadzorczych, modyfikuje ustawowe zasady odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rad nadzorczych. Dlaczego warto znać te zmiany? Już wyjaśnię, bo ta obecna październikowa nowelizacja jest. Zdecydowanie jedną z największych zmian w polskim prawie spółek na przestrzeni ostatnich lat. Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych wprowadzają nie tylko nowe ramy funkcjonowania dla spółek zorganizowanych w ramach grupy spółek, ale także w istotny sposób zmieniają zasady organizacji wewnętrznej większości spółek kapitałowych działających w Polsce. Czyli jeśli prowadzisz małą spółkę, ten temat nie do końca może cię zainteresować. Tutaj pozwolę sobie zacytować tą definicję, co oznacza grupa spółek, bo jak już KSH Pragnie um, wprowadzić to nowe pojęcie, że jest to grupa spółek, to spółka dominująca i spółka albo spółki zależne będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego, zaznaczam wspólnego interesu lub interesu grupy spółek. I uzasadniając oczywiście sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółkami zależnymi, nad, spółka, nad spółką zależną, nad spółkami zależnymi. Elementami definiującymi grupę spółek jest zatem przyjęcie przez spółki uczestniczące w grupie spółek wspólnej strategii, zaznaczam strategii gospodarczej, która pozwala określić interes grupy spółek. No i z powyższego wynika, że wprowadzana definicja grupy spółek przyjmuje kryterium funkcjonalne zamiast możliwego innego kryterium, to jest strukturalnego, polegającego na istnieniu trwałego powiązania organizacyjnego spółek tworzących grupę. No i ta definicja przedmiotowa tego pojęcia grupy spółek była dotychczasowo nieznana w kodeksie spółek handlowych. I aby funkcjonować jako grupa spółek w ramach reżimu wprowadzonego przez prawo handlowe niezbędne jest również ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym swojego uczestnictwa w grupie spółek zarówno przez spółkę dominującą jak i przez spółkę zależną lub spółki zależne. Dopiero od tego momentu spółki będą mogły stosować przepisy prawa holdingowego czyli te odnoszące się właśnie do interesu grupy spółek. Uszczegółowienia lub modyfikacji niektórych postanowień prawa holdingowego spółki będą mogły dokonać na mocy swoich umów lub statutów. Podsumowując, aby skorzystać z kluczowych regulacji prawa holdingowego, konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący spółki należącej do grupy przez wpis w KRS i oczywiście fakultatywnie spółki mogą modyfikować przepisy ustawowe odpowiednimi zapisami w umowach spółek lub statutach. Przechodząc do tematu odpowiedzialności menadżerów spółki zależnej. No, z punktu widzenia menadżerów ustawa zakłada wprowadzenie istotnych regulacji dotyczących ograniczenia ich odpowiedzialności, zaznaczam ograniczenia ich odpowiedzialności w przypadku wykonania wiążących poleceń wydanych przez spółkę dominującą. W przypadku wykonania polecenia wydanego zgodnie z procedurą zapisaną w ustawie będą oni zwolnieni od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną na skutek działań sprzecznych z prawem lub umową spółki zależnej. Tutaj jeszcze przejdę do odpowiedzialności spółki dominującej za działanie spółki zależnej. No, istotą, spółki istotą spółek kapitałowych jest oczywiście ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników za długi spółki. Zasada ta nie jest jednak w pełni uzasadniona w przypadku grupy kapitałowych, gdzie długi mogą być, mogą być spowodowane poleceniami spółki dominującej, która jednocześnie za podjęte decyzje nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ustawa przewiduje przełamanie tej zasady i zakłada, że spółka dominująca odpowiadać będzie również za szkody powstałe po stronie wierzycieli spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w wyniku wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia wydanego przez spółkę dominującą. Odpowiedzialność rzeczywiście spółki dominującej będzie miała przy tym charakter subsydiarny, czyli dodatkowy. To jest powstanie dopiero, gdy wierzyciel spółki zależnej nie będzie mógł zaspokoić swoich roszczeń przeciwko spółce zależnej. Spółka dominująca będzie zobowiązana również do naprawienia szkody wywołanej wiążącym poleceniem, jeśli nie została naprawiona w terminie wskazanym w danym poleceniu, chyba że nie będzie ponosiła za nią winy. No i w przypadku spółki jednoosobowej odpowiedzialność spółki dominującej wystąpi jedynie wtedy, gdy wykonanie polecenia doprowadziłoby do niewypłacalności spółki zależnej. Kolejny temat bardzo ważny, czyli ochrona udziałowców mniejszościowych spółki zależnej. No i tu i przyznanie szerokich uprawnień spółce dominujący powodu jednocześnie wzrost liczby zagrożeń z perspektywy. Spólników mniejszościowych spółek zależnych. Tutaj ostrzeżenie to nie dla wszystkich, którzy są również tymi spółkami spółki zależnych. No z tego względu ustawa zawiera również przepisy mające na celu ochronę wspólników mniejszościowych spółki zależnej, należącej do grupy spółek. No i po pierwsze, zarząd spółki zależnej należącej do grupy spółek zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania o powiązaniu tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego, wskazującego m.in. wiążące polecenia spółki dominującej. Względem spółki zależnej należącej do grupy. No i sprawozdanie to ma stanowić część rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki rozpatrywanego i zatwierdzanego przez organ stanowiący. Po drugie, wspólnicy mniejszościowi zyskają prawo do, do żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy audytora do badania sprawozdań finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek. I tu i kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie przez ustawodawcę odpowiedzialności spółki dominującej, wydającej wiążące polecenia w przypadku, gdy wykonanie takiego polecenia doprowadzi do obniżenia wartości udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych. I projekt przewiduje również możliwość wyjścia ze spółki zależnej przez jej wspólników. Po raz pierwszy takie oczywiście przepisy pojawiają się w KSH, wcześniej tego nie było, w stosunku oczywiście do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach procedury przymusowego odkupu udziałów lub akcji spółki zależnej. No i prawo żądania dodania tej sprawy do porządku obrad ma przysługiwać wspólnikom mniejszościowym spółki zależnej, w której spółka dominująca posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio udziały lub, lub akcje reprezentującej co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej. Uprawnienie to ma przysługiwać w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek, jednak nie częściej niż raz w roku obrotowym. I dodatkowo, o ile umowa lub statut spółki zależnej tak stanowi, zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie może podjąć taką uchwałę nawet w przypadku posiadania przez spółkę dominującą nie mniej niż 75% kapitału zakładowego. I te nowe uprawnienia rad nadzorczych też warto tutaj podkreślić, że no szereg przepisów na ustawy. Dotyczy przyznania Radzie Nadzorczej, a także Komisji Rewizyjnej w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i Radzie Dyrektorów Prostej Spółce Akcyjnej dodatkowych uprawnień, które w założeniu, w założeniu ustawodawcy mają zapewnić jej skuteczniejsze sprawowanie nadzoru, zwłaszcza w ramach grupy spółek. Przy... No i inne zmiany, oprócz oczywiście kwestii dotyczących stricte prawa holdingowego, nowa ustawa reguluje też kilka kwestii pobocznych. Dla przykład od wejścia w życie nowych przepisów wszystkie posiedzenia zarządu będą musiały być protokołowane. Uregulowano również kontrowersyjną kwestię kadencji członków zarządu lub czy rady nadzorczej, określając, że obliczana jest ona w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa lub statów stanowi inaczej. I to by było na tyle. Dzisiaj taki krótki short, omówienie e, tych zmian dosyć tak bardzo e, akademicko. Natomiast co do kwestii, jak one wpłyną na działalność gospodarczą, e, jakie możliwości dadzą te zmiany, to w kolejnych odcinkach też omówię w szczególności tą odpowiedzialność członków zarządu, bo jednak będąc członkiem zarządu spółki dominującej, no jednak mamy coraz większą tutaj odpowiedzialność względem tych mniejszych spółek, bo wydając polecenia tym mniejszych spółkom, niestety, no sami też będziemy ponosili odpowiedzialność. Ale o tych tematach myślę, że w kolejnych odcinkach, nie tylko te kwestie związane z Frankowiczami, kwestiami bankowymi czy z getting in, jak ja mówię, getting in, getting out, czyli getting Nobel Bank, te tematy poruszę w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam również do po subskrypcji kanału, do polajkowania, do pozostawienia komentarza. A w szczególności do śledzenia nowych materiałów, które będę starał się publikować na bieżąco. I reagować, oczywiście, na nowe zmiany, które mogą wpłynąć na Twoją działalność gospodarczą, na Twoje plany, no i na tą trudną sytuację, którą rzekomo tutaj przez wielu jest spodziewana, jeśli chodzi o biznes. Także, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.